Dzień dobry. Witamy i pozdrawiamy Was z Żywca, prawie że spod sądu rejonowego, bo jesteśmy tutaj w niedalekiej okolicy. Jezero, ze mną Marek Majcher, znany Wam z czujny.pl oraz Andrzej Nacjonalista, cześć. Też znany Wam ze strony Andrzej Nacjonalista i z Rebel24. No i oczywiście ja w swojej skromnej osobie, nie muszę się przedstawiać, wszyscy mnie znają. Nie, ale jesteśmy właśnie po sprawie tak zwanej przychodni kontra pacjentki. Przychodnia kontra pacjentka. Przychodnia kontra pacjentka, ale bardziej się skupiam tutaj na takiej niespodziance dla Was, że jest z nami Marek i namówiłam go, żeby się Wam pokazać, żeby Was też tutaj pozdrowić, pokazać, że jesteśmy razem, że się wzajemnie wspieramy. Pomijając już taką działalność społeczną, tak? Taką medialną. Walka się nie kończy, tylko się nie będę już robił ulicznych interwencji dziennikarskich, że się nie będę pokazywał publicznie, tak? Natomiast walka się nie skończyła. Tutaj na sprawie jestem osobą godną zaufania, ponieważ sprawa została utajniona. Jestem tutaj osobą godną zaufania, czyli Jowita jako zarówno poszkodowana, jak i oskarżona. Oskarżona, tak, i oskarżająca. Wzajemne oskarżenie, kochani. Sprawa jest tajna, więc Jowita miała prawo wskazać osobę godną zaufania, która będzie z pozycji takiej publiczności, ale jednak instytucji wynikającej z prawa. Jako osoba, która, można powiedzieć, z zewnątrz patrzy i nadzoruje tą sprawę, tak? No i dzisiaj była kolejna odsłona tej sprawy, kolejna pani świadek w tej sprawie. No kolejna była sprawa przeznaczona na godzinę czasu dzisiaj była zaplanowana sprawa, ale została ona przerwana, ponieważ Marek się spóźnił, jako osoba zaufana po czasie na sprawę. No i były tam do niego, że tak powiem... Pani zaczęła krzyczeć, ale udało się uspokoić pożar. Natomiast tak faktycznie na złamanie karku pędziłem. Po trasie się rozstawili drogowcy tak zupełnie niespodziewanie. No trochę się spóźniłem. Udało się panią uspokoić, ale z tego całego zamętu zapomniałem wyłączyć telefonu komórkowego. No i dzisiaj to chyba nie był nasz dzień z panią sędzią. Właściwie co postanowiłem. Witamy youtubera. Witam serdecznie. W sumie co, podjęliśmy decyzję, że wrzucimy tam część. No Marek ma tam nagranie, bo tam przy do interwencji dziennikarskiej, ale nagrywał na dysk, tak? Zaczęło się robić głośno, pani zaczęła krzyczeć, przekraczając swoje uprawnienia, ponieważ nie ma żadnego zapisu prawa mówiący o tym, że osoba godna zaufania na sprawie nie może się spóźnić, tak? No wiadomo, że jest to nie wypada, nie lubię, rzadko mi się to zdarza. Ale naprawdę była wyjątkowa sytuacja. Dzisiaj była wyjątkowa sytuacja i to jeszcze dokładnie wyjątkowa sytuacja. No cóż, i tak się okazało. Szedłem, przeprosiłem, żeby nie było. No tak, no Marek przepraszał wielokrotnie, kazano mu opuścić salę, ale adwokat też tutaj tak się wstawił i prosił o pozostawienie, żeby na sali udało się to zrobić, ale Markowi zadzwonił telefon, tak, no i w związku z tym sprawa została przerwana. No i czekamy teraz aż do listopada, pewnie terror maseczkowy. Nie chcemy być złośliwi, że to jest ta sama pani sędzia, która już niegdyś rzuciła żelaznym orłem o blat sądowy i ten. Przy czym z jej linią orzeczniczą nieraz bardzo mocno się zgadzamy. W każdym razie, słuchajcie, no co ono? Chcieliśmy się Wam na chwilę pokazać, żeby pokazać Wam też, słuchajcie, no tak, no, że jesteśmy tutaj razem i że jak Marek zaczął od początku sprawy tutaj w jakiś sposób. No tak, jest, się jestem, sprawę, no to wiadomo, no to jest rzecz, tak? Święta, żeby być i żeby się wspierać w takiej sytuacji, tym bardziej, że to nie jest jakaś tam popierdółka wykroczeniowa, to jest normalna sprawa karna, słuchajcie, ze wzajemnego oskarżenia, więc no tutaj zobaczymy, co, jak pani sędzia z tego wybrnie. Dzisiaj jej przeszkodziło spóźnienie czujnego i zadzwoniony telefon w temu, żeby prowadzić dalej sprawę. Nie było w tym żadnej mojej złośliwości. I po co? Podjęliśmy decyzję, że wrzucimy, tak?
No, Marek tam będzie wrzucał gdzieś na czujnym 24. To na czujnym 24. Na czujnym 24 od razu wejdźcie. Jeżeli nie macie tej strony w obserwowanych, dodajcie ją do obserwowanych, żebyście mogli zobaczyć, tak, no, co tam Marek ma dla was. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o czujnego i o to pytasz, Jowita, skoro mnie tutaj namówiła się na wywiad, to słuchajcie, czujny, jak widzicie, w formie jakiejś tam pisanej i sporadycznych artykułów cały czas funkcjonuje. Czasami się nawet takie jakieś krótkie migawkowe relacje zdarzą, jak z ostatniego marszu Dmowski na zamek, więc nie odlajkowywujcie bynajmniej głównego czujnego, choć wiemy, że to mogą robić inni, więc bądźcie czujni, żeby mieć zalajkowanego i głównego czujnego, a na czujnym 24 z kolei też, jak widzicie, tak zdawkowo dajemy znać, co słychać na odcinku. Tak, tak, jeszcze raz apeluję, po zakończeniu transmisji obowiązkowo proszę wpisać w wyszukiwarkę czujny 24, na czym jest oznaczony tytuł transmisji, proszę dodać do obserwowanych, tak więc no i tyle. Chciałam też podziękować dzisiaj Andrzejowi, słuchajcie, bo Andrzej tak skromnie się nic nie mówi. No właśnie. Ale Andrzej dzisiaj był w charakterze, słuchajcie, kierowcy, ochroniarza i niani. Nie. Tak więc tak, był cały czas z nami też, tak więc był przed salą sądową, tak więc też trzeba to podkreślić, że tak sobie nie siedzi, że się nie przy na pizzę. Tylko też cały czas jest z nami działa, tak samo wspiera. A my działamy, grzebujemy się z papierów, także wspierajcie niezależne media, tak samo, tak, ponieważ jest strasznie dużo, też się odgrzebuję z tych papierów i jest, powiem wam, bardzo dużo tego i aż czasami korci, żeby wziąć i wam coś nawet pokazać, ale na razie trzeba się z tego odrobić. No, trzeba się odrobić, dokładnie. Tak więc taka niespodzianka dla was, bo tu już nie chodzi stricte o powiedzenie wam o sprawie, mimo to też jest ważne, że sprawa dalej trwa, sprawa, którą pewnie dobrze znacie, tak, z przychodnią, a raczej z jej reprezentantem, tak, można tak powiedzieć, ogólnikowo. No co tu dużo mówić, pacjentka przyszła z dusznościami do przychodni, w ogóle w klatce piersiowej została poturbowana, wydalona. No i jest nieudzielonej pomocy lekarskiej, to są fakty, to jest prawda. No ale sprawa trwa, no to co, no to co ja teraz mówię, to mówiłam od samego początku, nie mówię nic nowego, żadnych szczegółów nowych. To jest cały czas jedna i ta sama informacja od samego początku. Nie ujawniając tutaj szczegółów, wiemy, że świadek, która dzisiaj zeznawała, można powiedzieć, z dalszymi zeznaniami dawała odczuć, że jednak niekoniecznie wie, o co się tam działo. Siadaj, kochani. Co za tym idzie, takie przerwanie tej rozprawy, tu jeszcze dokończę, że przerwanie tej rozprawy możliwe, że to był też pretekst jakiś tam, żeby właśnie pani się lepiej przygotowała. Ale to taka moja oczywiście różna obserwacja, tak, nie ujawniająca nic z szczegółów sprawy. Tak, no Marek, jakie są zaufania, jest przy sprawach od samego początku, też jako dziennikarz, jako osoba zaufania. No i co wam mogę powiedzieć? No czekamy, tak, na zakończenie. Jako... O tej sprawie w ogóle mówimy zupełnie przy okazji, bo moim priorytetem było wam pokazać Marka, bo bardzo często się mnie o niego pytacie, dopytujecie na każdym kroku, czy ja gdzieś się ruszę w telefonach, w wiadomościach. No jest bardzo duże zainteresowanie, co u ciebie słychać, czy masz się dobrze. Ja też tutaj żadnych szczegółów nie zdradzam, ale no informacja, że żyjesz, jest super informacją. Dla potwierdzam. Tak. Pogłoski o mojej śmierci są przedwczesne. Tak. Tak więc, no cóż, słuchajcie, no wspierajmy się nawzajem. Jeszcze dodam na koniec, tak przy końcówce właśnie, jeszcze raz wspomnę, że są te trzy nowe strony, które chcemy budować jako zapasowe. Strona Czujny 24 do obserwowanych, strona Rebel 24 TV nowa, tak samo strona też do obserwowanych, żebyśmy mogli tam w razie czego przejść, się widzieć. No i strona Andrzej Nacjonalista, tak samo do obserwowanych. Tak? No, dodajcie, żebyście mogli być z nami, żebyście mogli obserwować, bo my to robimy dla was, czy pokazujemy wam po prostu, jak ta rzeczywistość wygląda. Ja tylko tak jeszcze zażartuję, że sprawę mam kolejną w listopadzie, tak więc pewnie znowu terror maseczkowy wróci, covidowy, więc znowu pewnie będzie hardcore po tych budynkach użyteczności publicznej. Na pewno. Przewidywałem, że nie będzie, ale faktycznie będzie. Ostatnio reżimowego radia trochę posłuchałem i okazuje się, że już sądują. Już mówili z takim uznaniem o różnych krajach europejskich, że już gdzieś ten maseczkowy terror się gdzieś tam zaczyna, a nawet na poważnie się zaczyna. Więc możliwe, że tak, że będzie popórka z rozrywki. I to będzie bardzo ciekawy eksperyment socjologiczny. No nic.
No, tak więc... Otwieramy, jak się mówi, popcorn i kole, właśnie niezdrowe i się przyglądamy. Tak. Pozdrawiamy Was serdecznie, kończymy relację. Trzymajcie za nas kciuki. No i co? Do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia, cześć. Cześć, czołem. Cześć.